Tragedia, 8 lat ciężkiej pracy. Jakoś nie widzę nadziei, żeby odsunąć PiS od władzy. Spodziewał się pan? Nie aż tak wysokiej wygranej PiSu. Nie aż tak wysokiej. A inne partie? Trzecia droga, lewica? Trzecia droga to akurat dobrze, bo pomoże Platformie Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, żeby może uformować ten rząd. Koalicja, lewica, tak się spodziewałem. PiS wygrał, no to tak jak żeśmy, ja przynajmniej tak się spodziewałem, że PiS wygra. Ale bardzo dobrze. Tutaj masz... Ale bardzo dobrze, że wygrał, tylko żeby wygrał, żeby nie szukał wspólników. Od Biedronia. Wiecie, jaka jest frekwencja? Bo na godzinę 17 było... Około 70%. No, wreszcie demokracja zwyciężyła. Jest to większy wynik nawet niż w 89 roku. No. Czyli to super. No, może działać, jeżeli... Myśmy z dumą dzisiaj stali w kolejkach. Ja po prostu stałam i tak się rozglądałam. Mówię, kurde, dobra, 20 minut, ja będę stać. Bo... Cieszymy się, bardzo się cieszymy. Jest tak, jak miało być. Coś was zaskoczyło w tych wynikach? Myślałem, że Konfederacja lepiej sobie poradzi, ale odpowiada mi obecny wynik. Ja tak samo, bardzo dobrze, że nie. I ja miałam nadzieję, że Lewica będzie miała więcej, ale no niestety. Ale jeszcze zobaczymy, jutro, pojutrze. Miło było, gdybyśmy przerwali tą taką monowładzę, jednak stało się coś, co troszkę ruszy, ja wiem, ospałe tryby, w których jesteśmy, no bo to nie wygląda. Ja dzisiaj wyniosła 70% ponad. To jest super, no świetnie, fajnie, że się zebraliśmy jako Polacy, ale kłopot jest taki, że... W dalszym ciągu jest to, co jest. Czy któryś z wyników państwa zaskakuje? Może się spodziewali państwo? Ja mniej więcej obstawiałam podobnie, aczkolwiek mam dość pesymistyczne nastawienie do wielu rzeczy, ale no, z jednej strony jestem zaskoczona, bo liczyłam na większą mobilizację.